Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić Sandrę, którą pewnie wielu z Was kojarzy z jej kanału Sandra M. Za chwilę Sandra powie Wam, czym się na swoim kanale zajmuje i generalnie powiemy, co Sandra robi w tym miejscu. Ja już Wam wcześniej mówiłem kiedyś, że planuję taką serię u mnie na kanale z newsami, czyli newsy na tematy IT, a ponieważ ja nie mam się czasu tym zajmować, to pomyślałem, że będzie fajnym pomysłem, jeżeli zrobi to za mnie inna osoba i wpadłem właśnie na pomysł Sandry. Między innymi dlatego, że na jej kanale również możecie znaleźć sporo informacji na tematy właśnie komputerowe, testy myszek, klawiatur, ale to może już Sandra sama o sobie powie. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj z Blackiem i docelowo chcemy pokazać newsy IT, które od dłuższego czasu planowaliśmy. Na moim kanale możecie znaleźć różne rzeczy. Przede wszystkim poradniki, jak zwiększyć wydajność Waszego komputera. Szczególnie skupiłam się na CSGO oraz na Fortnite, oraz będą też poradniki pod inne gry. Na moim kanale też są regularnie streamy z różnych gier. Znajdziecie także u mnie na kanale testy peryferii komputerowych. Czyli myszki, klawiatury. Myszki, klawiatury oraz monitory. To jest coś, czego ja nie lubię. Nie lubię testować myszek, klawiatur. Dzisiaj co? Pewnie jakiś taki zrobimy taką zajawkę newsów. Jak to mniej więcej będzie wyglądało. Oczywiście mnie wtedy nie będzie, bo Sandra będzie nagrywała od siebie. Także Sandra będzie newsy wynajdywała newsy i je Wam przedstawiała, prezentowała. Dzisiaj pewnie trochę delikatna dzisiaj trema, damy taką, dzisiaj damy takie może przedstawienie, jak to będzie wyglądało i przekażemy takie najnowsze newsy. Z ostatnich dni. Jakie tutaj udało nam się znaleźć i wyczytać z tych najciekawszych informacji. Także trzy newsiki, cztery w sumie będą, bo jeszcze coś wstrącić do CS. Ja generalnie widziałem, jak Sandra wymiata w CS-a, także szacun. Wymiata to zbyt duże słowo. Dla mnie to wymiata, ja tam mam problem generalnie trafić w kogoś, także dla mnie to jest wymiata. Zresztą możecie sami zobaczyć u niej na kanale, bo niejednokrotnie, streamy zostawiasz na kanale u siebie? Tak, zostawiam. U mnie są po streamie cały film z tego streamu zostaje na kanale. U mnie nie, także u mnie możecie zobaczyć. Także wbijajcie na jej kanał, linka macie oczywiście w opisie tego filmu. A dzisiaj co? Newsy pewnie, o których już wielu z Was słyszało, ale będzie tak. Pierwszy news o czym? O Battlefield 5, tak? Tak, czyli tutaj dość ciekawa informacja odnośnie ray tracingu w Battlefield 5. Ta informacja pojawiła się naprawdę ostatnio i jest, można powiedzieć, rewolucyjna? Czy generalnie, ja bym powiedział to może inaczej. Powiedziałbym tak, że doczekaliśmy się w końcu, że ten ray tracing w miarę zadowalająco działa na kartach graficznych. Ale nikt się nie spodziewał, że to tak szybko, po jednym update'cie może być taka różnica. Dokładnie, czyli tak naprawdę moim zdaniem ten update powinien poczekać. Znaczy inaczej, update z ray tracingiem, ten pierwszy, który się pojawił w grze Battlefield 5, powinien poczekać do tego momentu, gdzie będzie już to wszystko ponaprawiane. Bo tutaj między innymi naprawione zostało bodajże te wszystkie presety medium, high, ultra, co do ray tracingu DXR-a. Czyli testowałem na RTX 2070 w rozdzielczości 1440p, ustawienia w grze rzecz jasna ultra, natomiast ustawienia ray tracingu, czyli DXR-a na low. I teraz Sandra poda Wam właśnie wyniki. Tutaj odnotowaliśmy 15% wzrostu na średnich FPS-ach, natomiast 21% wzrostu przy minimalnych FPS-ach. Dokładnie, czyli 67 klatek wyszło mi średnio w tej rozdzielczości na RTX 2070. A minimalnych 57 FPS. 57, czyli prawie blisko tej granicy, takiej magicznej granicy 60 FPS-ów. Rzecz jasna, zrobię testy 1080p, zrobię testy 1440p na ustawieniach również tych ultra ray tracing. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale Trzeba przyznać, że te wyniki są dosyć zadowalające. Zadowalające, dokładnie. Znaczy nie ma tutaj 50%, jak jest napisane w newsie, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę to, że testowałem tylko na jednej mapce, tak? Nie testowałem jeszcze w multiplayer, zobaczę, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza na mapie Rotterdam, bo tam ten ray tracing najbardziej jest widoczny i najbardziej obciąża samą kartę. Generalnie te promienie są teraz śledzone w tych miejscach, gdzie mają być śledzone, gdzie się pojawiają, a nie przez całą rozgrywkę i to ma wpłynąć pozytywnie i wpływa pozytywnie, jak widać, na wzrost wydajności. Kolejnym newsem, który wydaje się plotką, aczkolwiek zobaczymy tak naprawdę, jak to wyjdzie w praktyce. W drugim lub trzecim kwartale przyszłego roku mają wyjść nowe karty graficzne AMD Navi. Nowa seria kart graficznych. Będą one następcami obecnych RX-ów. No i tutaj jest naprawdę ciekawa informacja, że będziemy mieć trzy nowe karty graficzne. Generalnie zacznijmy może sobie od RX 3060. Ta karta graficzna będzie miała 4 giga pamięci, aczkolwiek będzie bardzo tania, bo tutaj jest napisana cena, taka szacunkowa, to będzie $130. To jest nisko, tylko teraz mi się wydaje, że te $130 podejrzewam, że przełoży się na euro, jak to zazwyczaj bywa, czyli można plus podatki, dokładnie, czyli można powiedzieć, że to będzie około 130, znaczy
Być może tak będzie, tak? Bo to jest plotka. Tego, tak, no, nie wiemy. Czyli po 130 euro, no to tanio. Nie ma tutaj wprawdzie informacji, czy zastąpi ona 560, czy... Tak, tutaj nie ma tej informacji. Ale prawdopodobnie tak będzie. Mamy ciekawsze tutaj newsy odnośnie już RX-a 3070 i 3080. W przypadku tej karty 3070 najciekawszą informacją jest, że będzie ona następcą tak jakby Vega 56, przy czym będzie pobierała dużo, dużo mniej energii, co jest naprawdę w końcu pozytywnym, jakby no właśnie, pozytywną informacją. Fajnie by było, nie? Fajnie by było, ale zobaczymy, jak to będzie. Ja tutaj mam podgląd, ile 120 W. Słuchajcie, gdyby tak było, to no, szacun czapki z głów. Zobaczymy. Pamięć tej karty graficznej to 8 GB GDDR6 i koszt tej karty szacunkowo na $200, czyli tutaj 200 możemy euro, 200 euro powiedzieć. Euro. Ostatnia karta, czyli RX 3080, 8 GB pamięci GDDR6, no i TDP to jest tylko 150 W, co nas bardzo zaskakuje. Tak, pozytywnie. Mamy nadzieję, że tak będzie. Dokładnie. Mam 15% być szybsze od Vega 64. To jest naprawdę... Znaczy, gdyby to było faktycznie prawdą, no to... Tak, no tutaj mamy taką informację, że to będzie już taki poziom RTX-a 2070. No i cena, nie? Cena. $250. Czyżby zbyt tanio, żeby było prawdziwe? Tutaj taki fajny dopisek, nie? Właśnie, zbyt tanio, żeby było prawdziwe. No, ale zobaczymy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Generalnie tutaj kolejny news będzie dotyczył Ryzenów i też między innymi kart Navi. Oczywiście nie tych, o których teraz mówiliśmy, ale... Tylko zintegrowany układ graficzny dokładnie. W dwóch seriach. Procesorów, także ta architektura Navi właśnie ma się pojawić i to jest Sandra Wam. Czekaj, chyba kichnę? Dobra. Chyba nie. Nowe procesory z serii Ryzen 3000 zobaczymy w czterech odsłonach. Pierwszą, najtańszą z nich tutaj będą Ryzen 3, które mają w standardzie 6 rdzeni i 12 wątków. Naprawdę bardzo niskie TDP oraz niską cenę. Będzie to cena około 500 zł, tak mniej więcej możemy szacować. Możemy szacować. Dokładnie. Za najtańszy model, za 3300, tak? Ale 6 rdzeni i 12 wątków w najprostszym bazowym modelu. W jednym z tych procesorów będzie zintegrowany układ graficzny Navi 12. Dalej Ryzeny 5. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że mamy już 8 rdzeni, 16 wątków. Niskie TDP, cały czas niskie TDP oraz niska cena w granicach $200. Najdroższy, tak, dokładnie. A to też, patrz, też on ma zintegrowany układ graficzny, czyli 3600G z Navi 15 bodajże to będzie. I tutaj TDP 95 W, no ale to jest ok, bo jest 8 rdzeni, 16 wątków i $200. A co czekaj, droższy jest, ale droższy jest Ryzen 5 3600X za 229, tak? Mhm. Dobra, to i tak jest super cena za 8-rdzeniowy procesor, nie? Kolejna Ryzen 7, dwa procesory z zegarem nawet do 5 GHz. Mamy 12 rdzeni, 24 wątki. Cena kształtuje się na poziomie około $300. Ryzen 9, dwa procesory z zegarem nawet do 5,1 GHz. 16 rdzeni, 32 wątki. Cena na poziomie około $500. Cena, moim zdaniem, rewelacja. Za 16 rdzeni, 32 wątki i procesory to nie będą procesory na podstawkę Threadripper, a na konsumencką, czyli... Będzie cały czas socket AM4. AM4, dokładnie, bo AMD zapowiadało do którego? Do 2020 rok, dokładnie. Wsparcie dla AM4. A na koniec ciekawostka dla graczy CSGO. Dzisiaj wyszedł taki update, który naprawdę sporo zmienił w CS-ie i jestem trochę zawiedziona, no bo jednak CSGO traktowałam jako taki standardowy CS, gdzie no nie ma tych całych Battle Royale jak w innych grach, ale jednak stało się. Valve zrobiło to samo co w przypadku innych gier, oczywiście jest tryb Battle Royale, mało tego, CSGO od dzisiaj możecie pobrać i grać za darmo w wersji No Prime, gdzie po prostu będziecie mieć do czynienia z większością hakerów. Tak to wygląda. Cheatery, hakery. Tak, tutaj emboty, różne wallhacki będą, a natomiast dla tych graczy, co kupili wcześniej już CS-a, będziecie mieć cały czas możliwość grania na Prime, czyli łączycie to konto z waszym numerem telefonu i gwarantuje, tak jakby to niby gwarantuje, zaznaczam niby, że będziecie spotykać mniej hakerów. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle. Mam nadzieję, że taka forma filmu Wam się podobała. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Oczywiście kolejne newsy będą już tylko i wyłącznie w wykonaniu Sandry, bez mojej obecności. Prawdopodobnie raz w miesiącu będą takie newsy się pojawiały. Być może uda się częściej. Zobaczymy, jak z czasem wyjdziemy. I z możliwości, dokładnie, jakie będziemy mieć. Także to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że Sandra ciepło przywita Cię na kanale. Także ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiamy, hej.